Dzień dobry, cześć i czołem, kochane duszyczki, szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Jest poranek, tu Medjugorje, bardzo jest wcześnie, po 7 parę minut. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście wyspani, radośni, że byliście na Eucharystii. Jest moc, kochani, jest pięknie, dostaliśmy od naszego Boga, Ojca Wszechmogącego, kolejny dzionek, chwała Mu za to. Czynienie i uwielbienie, który nas kocha. Jest niesamowite, kochani. Ja tu jestem tak wdzięczny za każdy kolejny dzień, naprawdę. To jest piękne, kochani, że On nam daje kolejny dzień życia. To jest wielki dar, wielka łaska. To jest, kochani, naprawdę, jest naszym Bogiem, Wszechmogącym, Zbawicielem, kochającym nas, każdego człowieka bez wyjątku. Bez wyjątku. I to jest piękne, że każdy może do Niego wrócić. I dzisiaj, kochani, przygotowałem taki materiał. Dużo będzie takich, wybrałem sobie z dzienniczka świętej Faustynki, odnotowałem takie słowa naszego Pana, umiłowanego Jezusa Chrystusa, które przytoczę. Będą bardzo potrzebne dla nas. Będą takim plastrem miodu, no ale też będą trudne słowa, tak? Bo Pan Jezus no chce, abyśmy zostali zbawieni, jeżeli wiecznie. Dlatego czasami potrafi coś powiedzieć, jak widzi człowieka, który, załóżmy, nie wiem, się stacza, żyje w grzechach i nic z tym nie robi, żeby się zmienić, na przykład. Tak jak ja byłem, tak nie żyłem w grzechach, nie chciałem się zmieniać, nie chciałem słuchać rodziców, ludzi, którzy mówili mi, że źle robię. To Pan Jezus czasami takie słowa mówił do mnie, żeby mnie potrząsnąć. I to skutkowało. Tylko ciekawe, czy z pokorą przyjmujemy te słowa, kochani. No wiadomo, mamy jakąś dumę, pychę. Jak człowiek pokornie przyjmuje te słowa, zobaczcie, no. Słowo Boże nam mówi, kochani. Ja kogo kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Ja dziękuję Bogu, że mogę się nawracać każdego dnia, jakieś złe nawyki zastępować dobrymi nawykami, wyrabiać sobie pozytywne, dobre nawyki, pozytywne jakieś takie odruchy serca, pełne miłości, modlitwy. Reagować modlitwą, kochani, na jakiś hejt. I to jest piękne. I zobaczycie, kochani, że ci, którzy na przykład Was hejtują, albo kogoś innego hejtują, ja jestem o tym przekonany na 110%. Że Jezus dzięki Waszej, dzięki naszej modlitwie ich dotknie, bo szczerze błagamy naszego Pana, no żeby ta dusza się nie zatraciła, no. No mówię, no, kto nie ma pokoju serca, ten wojuje z innymi. I to jest prawda, kochani. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj na wstępie słowem takim wstępnym będzie słowo Abba Poimena. Polecam czytać Filokalię, bardzo mądre są słowa, rozkminki tych ludzi, naprawdę ojców pustyni, niesamowita głębia, niesamowita moc Bożego Ducha, słowa pełne mocy, które są potrzebne. Ja sobie notuję te słowa, przypominam o tych słowach, także zobaczcie, jak tutaj, o co tutaj chodzi. Abba Poimen powiedział także, iż bywa człowiek, który niby to milczy, ale jego serce osądza innych. Ten mówi nieustannie, ale bywa i taki, który mówi od rana do wieczora, a zachowuje milczenie. To znaczy, nie mówi nic niepożytecznego. Piękne słowa, prawda? Zobaczcie, bywa to człowiek, który niby to milczy, ale jego serce osądza innych. Ale bywa też i taki, który mówi od rana do wieczora, a zachowuje milczenie. To znaczy, nie mówi nic niepożytecznego. I mam nadzieję, kochani, że dobry Bóg, nasz Ojciec, będzie dotykał naszych serc poprzez to słowo. Bo tu chodzi, żeby nie mówić nic niepożytecznego, tylko przygotowałem, mam nadzieję, w takim moim mniemaniu, taki dobry materiał z pomocą Jezusa na modlitwie. Zawsze się modlę,
zawsze powierzam Jemu, Najświętszemu Sercu, sercu Matki, wszystkich ludzi, którzy będą słuchali. Błagam Jezusa, żeby pomógł mi się zbawić. Także w imię Jezusa, w imię Boga naszego kochanego, naszego Pana, otwórzmy nasze serca na te słowa. Także zaczynamy, kochani. I tutaj jeszcze błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko pięknie też odnotował. Trzeba unikać zbytniego pośpiechu w sądzeniu, co jest źródłem tylu błędów. Bardziej jeszcze unikać uporu, zaufania do własnego sądu i należy go poprawić przez uleganie wskazaniom Kościoła oraz własnego kierownika. Pycha umysłu jest większym nieładem niż ciekawość, bo daje zaufanie do własnego rozumu i sądu, że niechętnie radzimy się innych i nie szukamy światła w uważnym i wnikliwym badaniu przyczyn i faktów, które można przeciwstawić. Dlatego nie warto, kochani, nic podejmować, żadnych decyzji w jakichś złych emocjach, w jakimś takim niezdrowym, takim jakimś takim, wiecie o co chodzi, no. Że najpierw iść na modlitwę, gdzieś sobie wyciszyć się, pomodlić się, poprosić Jezusa, albo się pomodlić po prostu. Tam, gdzie jesteś teraz. Żeby nie podejmować pochopnych decyzji w jakichś skrajnych jakichś emocjach, w jakimś zburzeniu. Bo człowiek później może tego żałować, a tego już nie można cofnąć. Wypowiedzianych słów, jak sami wiemy, już nie można cofnąć. Dlatego warto jest dawać dobre słowo. Wiadomo, jak trzeba nieraz powiedzieć trudne rzeczy, to trzeba mówić trudne rzeczy, ale z miłością, kochani. Bo tu chodzi o zbawienie człowieka, o życie wieczne. Tylko w którym miejscu? Jezus nas przestrzega, że jest też piekło. Bóg przestrzega nas. Nie jakiś pan spod sklepu, nie ktoś inny, jakiś pan X, pani Y, tylko sam Bóg, kochani. I teraz, kochani, tutaj jest piękne też. O naśladowaniu Chrystusa polecam książeczkę. Niesamowita książka. Ale większość z was już ją ma, także Bogu niech będą dzięki. Niesamowita głębia tamtych słów jest, naprawdę. Można sobie rozważać, rozkoszować się. I tak w tej książeczce notowałem. Znajdź sobie czas na odosobnienie i rozmyślaj często o dobrodziejstwach Boga. Zostaw ciekawostki. Wybieraj takie lektury, które raczej pobudzają myśl, niż zaspokajają ciekawość. Jeżeli oderwiesz się od niepotrzebnego gadania i próżnej bieganiny, a także nie będziesz słuchać nowinek i zgiełku, znajdziesz dość czasu na pogrążenie się w rozmyślaniu. Najwięksi święci, kiedy tylko mogli, unikali ludzkich zgromadzeń i woleli służyć Bogu w ukryciu. Zobaczcie, sam nasz Pan przestrzega nas przed wieloma rzeczami, żeby nie czynić nic na pokaz, nie? Bo już odebrali swoją nagrodę, mówi. Niektórzy już odebrali swoją nagrodę. Jakieś zaszczyty, klepanie po pleckach, szacunek u ludzi. Może już odbierają niektórzy swoją nagrodę. Rozumiecie? I tutaj takie słowo właśnie o pycha. Pycha bierze się z oceniania, wartościowania i porównywania. Jest egoizmem skoncentrowanym na sobie. Fałszywą oceną własnej osoby. Każe nam samych siebie stawiać wyżej, bliźnich zaś niżej, niż jest w rzeczywistości. Ponieważ pycha wynika z błędnego sądu, zaliczyć ją należy do dewiacji intelektualnych. I polecam, kochani, z całego serca, naprawdę. Piękna książka, wielka głębia, wielka mądrość. Patologia duchowości.
świętej pamięci Krzysztofa Grzywocza. I polecam konferencję. Nazwałem was przyjaciółmi, bezsilna samotność. Jest, wpiszcie ksiądz Grzywocz, subskrybujcie ten kanał. Tam jest dużo bardzo różnego rodzaju materiałów, pięknych, głębokich. On spokojny, tak w spokoju mówi, ma taki wielki pokój serca. I w takim pokoju serca mówi w Bożym Duchu. Naprawdę, wielka mądrość, polecam. Właśnie. A co mówi Pan Jezus? Do siostry Faustynki w dzienniczku numer 1760. Uciekaj, uciekaj od szemrzących. Twarde słowo, ale jakie pomocne. Uciekaj od szemrzących jak od zarazy. Niech wszyscy postępują jak im się podoba. Ty postępuj, jak żądam od Ciebie. A co Jezus żąda? Otwierasz Słowo Boże, Pismo Święte i czytasz czy to Ewangelię Łukasza, czy Mateusza i co mówi Jezus do Ciebie? Błogosławieni jesteście czystego serca, albowiem Wy Boga oglądać będziecie. Błogosławieni, którzy wprowadzacie pokój. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, ale bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. To jest piękne, to są słowa Boga. Bardzo praktyczne, naprawdę. I tutaj ojciec Richard Rohr. Jego cytat, już nie pytam z jakiej książki. Religijni przyjaciele Hioba oraz jego doradcy dysponują dobrą teologią, ale żadnym doświadczeniem. Dysponują myślami o Bogu, ale nie miłością do Boga. Wierzą w swoją teologię. Hiob zaś wierzy w Boga ich teologii. To ogromna różnica. To pierwsze to informacje, a to drugie to mądrość. I przeczytajcie sobie księgę Hioba. Ona jest troszkę dłuższa, ale zobaczcie, jak tam wszystko jemu zostało zabrane. A zobaczcie, jak na końcu mu Bóg pobłogosławił. Za to, że był wierny Bogu do końca. Przeczytajcie naprawdę. Ona jest długa, ale jest moc, kochani. Księga Hioba. Gdy macie jakieś cierpienie, trudności, to zawsze będę zachęcał. Noc ciemna, świętego Jana od Krzyża albo Księga Hioba. Naprawdę, zostaniecie tak pokrzepieni. No w ogóle dzieła świętego Jana od Krzyża to jest petarda dla mnie, nie? To jest petarda. I teraz tak. Święty Ojciec nasz kochany Pio. Któż nie kocha Ojca Pio? Każdy kocha Ojca Pio. Módl się i ufaj. Nie denerwuj się. Niepokój niczemu nie służy. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twoją modlitwę. Teraz tutaj taki fragment. Zazdrość i poczucie wyższości. A co powiedział nasz Pan Zbawiciel? Nie są żarty, kochani. Kto się wywyższa? Nawet w swoim sercu, jak na początku przeczytałem słowa Abba Pojmena, że właśnie bywa to człowiek, który niby to milczy. Bo niektórzy ludzie będą mogli, jakby będą chcieli może ukarać Cię milczeniem na przykład, nie? A tak naprawdę to oni bardzo cierpią. Bo noszą w sobie jakąś złość, jakiś gniew i próbują Cię ukarać milczeniem na przykład. Nie mają jakiegoś przebaczenia w sercu, rozumiecie? Jak można prosić, jak można otrzymać przebaczenie od Boga, Słowo Boże mówi, skoro się nie przebacza drugiemu człowiekowi? Słabo to widzę.
To Słowo Boże, kochani. Już nie pamiętam, jaki to fragment i z jakiej księgi. Ale zazdrość i poczucie wyższości. Jeszcze raz to przypomnę sobie, Abba Pojmen powiedział, że właśnie bywa to człowiek, który niby to milczy, ale jego serce osądza innych. Właśnie Bóg patrzy na serce, kochani. Bóg zna nasze serca. Dlatego wszystkie złe myśli pochodzą z serca. Kradzieże, cudzołóstwa, złodziejstwa, jakieś bałwochwalstwa. Wszystko pochodzi z serca, Jezus mówi. To czyni człowieka nieczystym. A bywa też taki człowiek, który mówi od rana do wieczora, a zachowuje milczenie, ponieważ nie mówi nic niepożytecznego. Teraz zazdrość i poczucie wyższości. No i kto się wywyższa? Może teraz się wywyższa, może w swoim sercu czuje się lepszy od innych. Ma gdzieś ludzi, którym trzeba na przykład pomagać. Gdy widzi człowieka w potrzebie, to przychodzi na drugą stronę. Jak ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Z Jerozolimy do Jerycha schodził pewien człowiek. I został napadnięty przez zbójców. Nie dość, że jeszcze go okradli, to jeszcze zostawili rany. I przychodził tamtędy pewien kapłan, który piękne może kazania głosił. No ale to tylko słowa. Co mówi Pismo Święte? Wiara martwa jest bez uczynków. Nie miłujcie, umiłowany uczeń Jezusa, Jan mówi, tak? Nie miłujmy słowem, ale czynem i prawdą. No i pewien kapłan przychodził, zobaczył tego człowieka i minął. No i się Ewangelia nie wypełniła, nie wypełnił Ewangelii. Ale może pięknie mówił zambony. Różnie to bywa, prawda? Dlatego czyny, po czynach poznasz człowieka. Nie po słowach. Zapamiętajcie to. Zawsze człowieka poznawajcie po czynach. Nie po słowach. Później przychodził Lewita i zobaczył tego człowieka na wpół umarłego i przeszedł na drugą stronę. Dopiero Samarytanin, przechodząc tamtędy, zobaczył go. Zszedł z tego osiołka, tam czy na czym tam jechał. Opatrzył mu rany oliwą. Zabrał go na tego osiołka i zaprowadził do gospody. I powiedział do tego właściciela gospody: miej o nim staranie, a cokolwiek wydasz, ja wracając oddam tobie. Myciarki aż przychodzą, kochani. O, włosy dęba stoją aż. I to jest wypełnianie Ewangelii, no. Dlatego można mówię, no, nigdy nie oceniajcie człowieka po słowach, tylko patrzcie, obserwujcie jego czyny. Jak się zachowuje przy was. To jest Ewangelia, nie? Czyny. Zobaczcie, jak święty Franciszek z Asyżu, jeden z ulubionych moich świętych. Głoś Ewangelię, a jeśli potrzeba, to także nawet czasami słowami. No i tyle. Trzeba brać z takich ludzi przykład. Rozumiecie? Zazdrość i poczucie wyższości. Pierwszym efektem ciekawości jest porównywanie się z innymi. W człowieku zaczynają dominować dwa uczucia: zazdrości i poczucie wyższości. Zazdrości tym lepszym, pogardza tymi gorszymi. A co mówi Słowo Boże, kochani? Jeśli chcesz wyprawić ucztę, zobaczcie, jak się zapraszają jedni, drugi zapraszają, nie? Jakieś znakomitości same tylko zapraszają. Na zdjęciach jakieś same znakomitości. Tak się przypatrzcie uważnie na profile różnego rodzaju. Kto tam zamieszcza bardzo niewielka ilość ludzi, z ludźmi, których nikt już, o których zapomniał ktoś, tylko sami jakieś znakomitości, zauważyliście? Także przemyślcie to sobie. Pogardza tymi gorszymi. Tymi gorszymi oczywiście w cudzysłowie tu jest, nie? Z jednej strony
robi wszystko, byle tylko dorównać tym wyższym, goni za pieniędzmi, władzą, sławą. A co Słowo Boże mówi? Chyba w Księdze Przysłów albo w Mądrości Salomona, już nie pamiętam dokładnie. Księga Przysłów bodajże. Mądry jest bogacz we własnych oczach, ale przejrzał go biedak rozumny. Rozumiecie? Albo jak ten gość, nie? Co? Tak mu wszystko obrodziło, miał tyle po prostu wszystkiego, gdzie Bóg na końcu nazwał go głupcem. Dlaczego? Bo powiedział, gdzie ja to pomieszczę wszystko? Tak mu coś obrodziło, nie? Zburzę te spichlerze, pobuduję wielkie spichlerze i będę sobie mówił, jedz i baw się, pij. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają od ciebie duszy. Skąd wiesz, czy się jutro budzisz? Zapytaj się sobie siebie, kochana duszyczko. W jakim jestem stanie, jakbym teraz musiał odejść z tego świata? Z czym stanę przed Panem? Czy z czystym sumieniem na pewno? Odpowiedzmy sobie szczerze na to pytanie. Goni za pieniędzmi, władzą, sławą. Z drugiej strony poświęca dużo sił i środków na to, by udowadniać tym niższym, że on jest lepszy, manifestując swój stan posiadania. Jakie to prawdziwe, kochani, prawda? Jak się patrzy na niektóre profile, tam ciągle się to przechwalają czymś tylko, nie? A zobaczcie, co powiedział święty Maksymilian Kolbe. To jest piękne. Większość z was to zna, ten cytat. Bo jest popularny na internecie. Często ludzie go zamieszczają, bo jest bardzo mądry. I daje nadzieję, żeby się nie martwić, nie smucić się. No bo ludzie żyjący z Bogiem mówili rzeczy Boże, bo mieli w sobie Bożego Ducha. Przede wszystkim, święty Maksymilian Kolbe mówi tak. Przede wszystkim unikaj smutku i zmartwień. Bo nie ma racji do smutku. Czyż Boża opatrzność nie kieruje światem? Czy może się wydarzyć cokolwiek, o czym by Pan Bóg nie wiedział i nie dopuścił? Jeżeli zaś On to dopuszcza, to bez wątpienia dla dobra naszego. I stąd wszelakie doświadczenia, kochaj doświadczenia. Naucz się, wypracuj sobie nawyk kochania doświadczeń Bożych. Nie rozumiesz czego, ale ufaj i kochaj to doświadczenie. Kochaj wolę Bożą. To jest najpiękniejsze, co może być. Kochać wolę Bożą. Kochać wolę Twojego Ojca w niebie. I przylgnąć do tej woli z miłości, a nie szamotać się w sobie, że może coś złego zrobiłeś, że tak czujesz się takie, nie, że może coś Boga obraziłaś, że tak się czujesz, w takim stanie jesteś. Nie, to są Boże doświadczenia. Mówię, kup sobie dzieła świętego Jana od Krzyża. Jeżeli żyjesz w łasce uświęcającej, no to ukochaj to doświadczenie, ukochaj ten krzyż. No ale to trzeba nawyki takie wypracować sobie. Też na początku, kochani, dużo narzekałem, bo myślałem, że coś złego robię, że takie doświadczenia trudne mam. Ale później zacząłem czytać te książki mistyków. A, no właśnie. Dzienniczek siostry Faustynki, a no właśnie Panie, może to właśnie takie doświadczenie jest, i zeszło za mnie wszystko i przyjęłem to, a tak szamotałem się w sobie na prawo i na lewo, szukając gdzieś jakiegoś odpocznienia i nigdzie nie mogłem znaleźć, dopiero tylko jak słowo mistyków czytałem, to a no właśnie, a dzięki Ci Panie, uwielbiam Cię Jezu w tym trudnym doświadczeniu i teraz się nauczyłem tak kochani, przychodzi trudne doświadczenie, ja nie narzekam, zaraz dojdziemy do tego, co mówi Słowo Boże. Zawsze się radujcie, może ja przypomnę z pamięci. Zawsze się radujcie, mówi święty Paweł. Święty Paweł, apostoł narodów, który prześladował Kościół, dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Dlatego ja mówię, ja wierzę, że ci, którzy może teraz piłują krzyże, zdejmują krzyże ze ścian, nienawidzą Boga, to mogą być pierwsi, kochani. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ostatni będą pierwszymi. A jeżeli będziemy się modlili wytrwale, ofiarowali nasze cierpienia za nawrócenie jakiejś duszyczki,
albo za nasze jakieś takie nawrócenie głębokie, czy za inną jakąś duszę, która żyje w ciemności, to zobaczycie, że kiedyś jeszcze się spotkacie z tymi ludźmi w niebie. Gwarantuję to wam. Jeżeli będziecie się modlili oczywiście za te dusze, a nie tylko hejtowali, bo to nie na tym polega. To nie jest Boże zachowanie moim zdaniem. Bo Jezus cierpiał bardzo mocno, ale nie hejtował, nie jechał z nimi, tylko powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą niektórzy ludzie, co czynią, bo są zaślepieni przez złe duchy. Dlatego trzeba prosić o łaskę Ducha Świętego dla nich, o mądrość Bożą, żeby Duch Święty przeniknął ich serca i umysły Słowem Bożym, żeby to Słowo pokochali i żyli tym Słowem. Starali się bynajmniej na początku, a później jakoś to pójdzie, no. Wiadomo, nawyki można zastąpić innymi nawykami. Sukcesywnie, krok po kroczku, pomalutku. Później teraz to będzie silny człowiek, silniejszy, bo Eucharystię będzie przyjmował codziennie, modlił się na różańcu, korzystał z adoracji. No i to daje siłę, kochani, no. To jest piękne, no. Przede wszystkim unikaj smutku, już teraz od początku. I zmartwień, bo nie ma racji do smutku. Czyż opatrzność Boża nie kieruje światem? Czy może się wydarzyć cokolwiek, o czym by Pan Bóg nie wiedział i nie dopuścił? Jeżeli zaś On to dopuszcza, to bez wątpienia dla naszego dobra. Stąd i Twoje cierpienia, które opisujesz i które rzeczywiście są przykre, nie powinny Ci odbierać pokoju ani trapić. Zło mieszka jedynie w woli. Jeżeli wola chce dobrze, to chociażby nie wiem co wbrew tej woli się działo, to ona za to nie odpowiada. Trapienie się w tych wypadkach drażni jeszcze bardziej nerwy i przyczynia się do większych zaburzeń. Więc pokoju, dużo, bardzo pokoju, dużo pokoju w oddaniu się całkowitym na wolę Bożą. Jak Jezus modli się w Ogrójcu, cierpi niesamowicie, kochani. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest najpiękniejsza modlitwa na świecie, w jednym zdaniu. Niech się dzieje wola Twoja, Ojcze. Więc pokoju, dużo, bardzo dużo pokoju w oddaniu się całkowitym na wolę Bożą, wolę niepokalanej we wszystkim. Nie pragnijmy ani mieć więcej czasu, ni mniej, ani innego zajęcia niż mamy, ani też innego miejsca niż to, gdzie nas opatrzność Boża umieściła. Amen, kochani. I teraz, kochani, właśnie to, co najbardziej jakby... od tego zacząłem jakby zapisywanie tego wszystkiego, nie? Tak po modlitwie wczoraj wieczorem. Zaczynamy, kochani. To są z dzienniczka Świętej Faustynki. I to są naprawdę mocne słowa. Jakieś przeczytałem je, to aż się przeraziłem, kochani. Przeraziłem się, ale to mnie tak dotknęło bardzo mocno mojego serca, że to mi pomogło. Słowa Chrystusa, które mną potrząsnął. Potrząsnął moim sumieniem, moją obłudą. Tak mnie potrząsnął, że obłuda spadła. I Bogu nie będą dzięki. Niech trząsa nami, jak chce. Bo robi to z miłości. My czasami czegoś nie rozumiemy, ale ufajmy Mu, bo jest Bogiem miłosiernym. Dzienniczek Świętej Faustynki 1728. To są bardzo ważne słowa, kochani. Weźmy je do serca. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności. Jaką mam ku niej? Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ściągam grzeszników na wszystkich drogach ich. I posługuje się też ludźmi. Bóg kocha pomagać przez ludzi. I raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła,
A jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, słuchajcie teraz, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Czyli nie zawsze, jak człowiek wszystkiego ma oporowo, jak mu się wiedzie, to jest dobrze, rozumiecie? Poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. I teraz dzienniczek 1448. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech? Nie pociech w grzechach, nie w cudzołóstwach, nie w pornografii, nie w masturbacji, nie w zdradach szukać pociech w ramionach innych kobiet albo w ramionach innych mężczyzn. Nie tak o pociechę chodzi, która plami sumienie, a daje tylko chwilową przyjemność. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. To jest w Trybunale Miłosierdzia, sakramencie pokuty. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Słuchajcie teraz, kochani, to jest słowo dla nas. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego. I słuchajcie teraz. Na darmo będziecie wołać, ale już będzie za późno. Mamy wolną wolę. Wybierajmy dzisiaj mądrze. Ten dzień jest darem Boga. Wybierajmy mądrze. Korzystajmy z miłosierdzia, z sakramentów Kościoła, ze spowiedzi, z Eucharystii, z modlitwy, z adoracji. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale już będzie za późno. Kolejny dzienniczek 1486. Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj. Nie wszystko jeszcze stracone. Wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym. Przychodźcie na adorację jak najczęściej. Adorujcie Najświętszy Sakrament Pana Jezusa, nie telewizor. Dzienniczek 1486 dalej. Wiedz, duszo, że wszystkie grzechy Twoje nie zraniły mi tak bardzo boleśnie serca, jak Twoja obecna nieufność. Po tylu wysiłkach mojej miłości i miłosierdzia nie dowierzasz mojej dobroci. Tutaj dzienniczek 1293. Wiedz, ile razy przychodzisz do mnie, uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam ogrom łask na Twą duszę, a niedoskonałość Twoja niknie przede mną, a widzę tylko Twą miłość i pokorę. Nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz. Zobaczcie, no, uniżenie przed Bogiem, pokora, uznanie swojej słabości, grzeszności, proszenie o przebaczenie Boga, innych ludzi. To jest wielka pokora, głęboka pokora, prawdziwa pokora. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę.
Później dalej, dzienniczek 1507. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby grzechy jego były jak noc czarna. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Amen. Później dalej, 1739. Jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej. Największa nędza duszy nie zapala mnie gniewem. Zobaczcie, Jezus kocha największą nędzę i nie zapala go gniewem, nędza, o ile, ale się wzrusza serce moje dla niej miłosierdziem wielkim, jeśli okazuje skruchę, pokorę, prosi o przebaczenie. A zobaczcie, jak czasami my ludzie, nie? Jeżeli ktoś nie chce spełniać naszych oczekiwań, denerwujemy się, przestajemy z kimś pisać, rozmawiać, bo ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. To jest takie płytkie, kochani, zobaczcie. Jeżeli nie spełniam Twoich oczekiwań, możesz powiedzieć komuś, nie denerwuj się, to są Twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. Bo nastawiają się ludzie, nie wiadomo na co. Ty nie chcesz spełniać ich oczekiwań, no i denerwują się, rozczarowują się. Ale to są ich oczekiwania, kochana duszyczko. To są ich oczekiwania, nie Twoje obietnice. I też takie piękne słowo, zobaczcie, aby poznać człowieka, wystarczy tylko raz coś zrobić wbrew jego woli. I zobaczcie, jeśli ludzie zachowywują się jak mówisz nie stanowczo, nie? Albo już przestają do Ciebie pisać, albo już odcinają się. No właśnie, aby poznać człowieka, wystarczy zrobić coś wbrew jego woli. To jest prawda, kochani. Nie martwcie się tym. Jest takie też powiedzenie, że niektórzy ludzie będą Cię wtedy kochać, tylko wtedy, gdy będziesz pasowała do ich pudełka. No Ty nie bój się ich rozczarować. Nie bój się. Amen. To jest piękne. Dzienniczek 1777. Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeli duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje. To jest, kochani, piękne, petardy. To są takie słowa, dlatego notujcie sobie te słowa. No przynajmniej ja tak notuję, tam do niczego was nie zmuszam, prawda? Zostawiam wam wolną wolę. To jest proste. Ale no mówię, no ja to takie sobie odnotowywuję takie rzeczy, później czytam, nagrywam sobie na recording, rozumiecie? Włączam nagrywanie, wychodzę z tego nagrywania i czytam sobie różnego rodzaju te i później sobie słuchaweczki, godzinę takie petardy, nie? Wszystko takie co najlepsze, takie słowa, nie? I to mnie rozbudza wiarę, kochani, we mnie, miłość do mojego Pana. I to jest piękne, no. 1541. Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła. Tak jak ja w więzieniu, nie? Łuski spadły, myślę, Boże, ale ja narobiłem komedii. I naprawdę poczułem się źle z tym. Czułem taki żal, taką skruchę. Mówię, Boże, pomóż mi, ja nie chcę grzeszyć więcej, mówię. Tak, zobaczyłem taki ciężar, zobaczyłem siebie w piekle normalnie, że będę się smażył, nie? W ogniu nieugaszonym, bo tak sobie zasłużyłem, kochani. Mówię, ratuj mnie, Jezu. Gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te, zobacz, to jest, kochani, notujcie to sobie, czytajcie to, rozkoszujcie się tym słowem. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia, powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego,
nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. I dalej, dzienniczek 294. To zawsze to już przypominam sobie, jak się modlę, kochani. Czy różaniec, czy na adoracji idę, czy tak jakoś koronko do Bożego Miejsca, czy tak własnymi słowami proszę Jezusa o coś. Zawsze to pamiętam o tym słowie. Nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich. Czyli o coś się modlisz, jakieś łaski, nie? Żeby Bóg dotknął serca, żeby pomógł w tej sprawie. Jakiś tam ktoś pisze do mnie, jakiś, nie? Jest moc, kochani. Nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale dla bliźnich. To jest, zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały. Wszystko im uczynię. Niesamowite to jest, kochani. Dzienniczek 283. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje. Każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu. Kochani, jest moc. Proste słowa, ale jakie są mocne, prawda? Dzienniczek 379. Duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu. W godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Amen. Piękne to jest, kochani. Dzienniczek 723. Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego. Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego. Niesamowite to jest. Dzienniczek 1396. O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby nie bały się zbliżyć do mnie. Mów o moim wielkim miłosierdziu. Niesamowite to jest, kochani. Dobrze, tutaj zostawimy jeszcze tutaj parę takich dzienniczek, parę takich z dzienniczka świętej Faustyny na inny temat, bo to jest, chcę teraz Słowo Boże, kochani, przeczytać. Boże Słowo. Efezjan, list do Efezjan 4:32. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Jeszcze raz to przeczytam, kochani. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, miłosierni, nie tylko słowem, ale czynem. Przypomnijcie sobie to o miłosiernym Samarytaninie, jak się zachował. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. List do Galacjan 6:10. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. List do Rzymian. To jest piękne, kochani. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Od razu przed oczami stanął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jest moc, kochani. Módl się za nami, błogosławiony księże Jerzy. Jest moc. Zobaczcie, Księga Psalmów 145, werset 17. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach. Jest moc. List do Rzymian. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. List do Galacjan 5, 22, 23. To każdy z nas zna na pamięć. Bo weryfikuje sobie serce. Ja zawsze weryfikuję serce po prostu. No. Z tym słowem. Jeśli nie mam tych owoców,
to proszę Pana, żeby rozświetlał ciemności mojego serca, żeby pokazał mi, co jest nie tak, gdy nie mam tych owoców. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, łagodność, powściągliwość, dobroć, uprzejmość. No i warto sobie weryfikować, kochani, serce z tym Słowem Bożym. No, czy jest we mnie, czy są we mnie owoce ducha? Proste, no Słowo Boże jest, mówię, bardzo praktyczne. Ja to kocham, Boże Słowo, bo Słowo Boże mi pomaga żyć. Tak jak chce ode mnie Bóg. I to jest piękne. I to jest, kochani, piękne. Jedno zdanie, jak jest głębia. Z Ewangelii według świętego Łukasza, co mówi Chrystus Pan? 6,36. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. Mówię, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, miłosierni. Nie błogosławieni ci, którzy widzą kogoś w potrzebie i przechodzą na drugą stronę, a później piękne kazania z ambony głoszą. Nie, tacy nie są błogosławieni. Błogosławieni, którzy, błogosławieni miłosierni, którzy pomagają czynem. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Oni miłosierdzia dostąpią. List do Efezjan 4,29. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Ile to razy Bóg dotyka naszego serca, jak słuchamy jakiejś konferencji z mocą, jakichś ludzi naprawdę przepełnionych Bożym Duchem i słuchamy, tak jakby słowo to było dla nas. Tak jakby to było słowo dla nas, o nas, dla nas potrzebne, niż miód. Płaczemy, ja sobie teraz płaczę, bo tak dotyka Duch Święty serca, że płaczę z miłości, z jakiejś takiej żalu za te złe postępowanie. Wiadomo, Bóg mi wszystko przebaczył, ale ja staram się jakby trwać w takiej pokorze, przypominam sobie jeszcze moje takie grzeszne życie i płaczę nieraz, żeby tej pokory nie utracić naprawdę. Żeby nie utracić takiej pokory, takiej zdrowej wiary. Mówię, kupcie sobie księdza świętej pamięci Krzysztofa Grzywocza. Patologia duchowości. Bardzo fajna książka. Pierwszy list do Koryntian. Nie łudźcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Dlatego święty Jan od Krzyża mówił, no, że lepsze jest opanowanie języka niż post o chlebie i wodzie. To jest piękne, koń, słuchajcie, co mówi do was Bóg Wszechmogący przez to słowo, do nas wszystkich. Z Księgi Jozuego 1,9. Czyż ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny. Ja się wzmacniam Eucharystią. Któregoś dnia nagram taką konferencję, taką długą, znaczy konferencję, no takie jakieś przemyślenia moje i słowo, które tam gdzieś Bóg pomoże mi to odnaleźć, cytaty świętych różnego rodzaju, tak z półtorej godzinki do dwóch godzin, tak wszystko tak o Eucharystii, nie? Właśnie ja czerpię z Eucharystii, kochani, siłę, z adoracji, z modlitwy. Modlitwa to jest relacja, modlitwa to jest rozmowa, modlitwa, no. Stajesz się w świadomości, że Bóg jest w tobie tak naprawdę. Idziesz wszędzie z Bogiem, jeżeli Go przyjmujesz. Ale wiecie, człowiek ma taką świadomość, że przychodzi na adorację i tu jest hostia żywa, konsekrowana. Jezus obecny na Świętym Sakramencie. Wiadomo, mamy Go w sercu, prawda? Ale jak się przychodzi na adorację, to jest tak jakoś inaczej, prawda? I tu się czerpie soki życia, nie? Zobaczcie, siostra Faustynka nasza kochana, rodaczka, daj przykład. Każdą wolną chwilę spędzam u stóp mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tu czerpie siłę i światło. I proste. Tak samo i my przychodzimy do mistrza. Mam może jakieś podjąć niebawem trudne decyzje i prosimy Go o światło. Boże, czy ja mam to zrobić? Czy mam tutaj zrobić tak, czy tak? Powiedz mi. Ja nie chcę błędnej decyzji podjąć.
pod wpływem jakichś emocji, jakiegoś stresu. Ty, Panie, wycisz moje serce i daj mi odpowiedź, Ojcze. Ojcze nasz. Tak. Czy Ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny. Nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż Pan, Twój Bóg, jest z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Dokądkolwiek pójdziesz. Kochani, także już patrzę, 50 minut już, także zakończę. Zostawię się na deser, taki no, następny filmik po prostu. Także ściskam Was z całego serduszka, kochani. Proszę Was o modlitwę. Dziękuję, że jesteście, bo Wasza modlitwa ma moc. Czuję, że naprawdę no, wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Dlatego Bóg wysłuchuje Waszych modlitw, kochani. Ja obiecuję Waszą modlitwę. Dziękuję za modlitwę za mnie i oczywiście Wasze te intencje tutaj omadlam, Medjugorje, na Górze Objawień. Cztery różańce czasami, no bo co mam robić, prawda? Sobie spokojnie, taki pokój. Wpatruję się w figurkę Matki Bożej, tam gdzie ona w czerwcu objawiła się. I sobie wyobrażam, że ona tu jest, że patrzy na mnie, że mnie słucha, że się uśmiecha, że mnie kocha, że jestem jej dzieckiem, że modlę się za tych wszystkich jej dzieci, żeby nie utraciły wiary. Za tych wszystkich ludzi patrzę sobie, screeny robię, kto napisał na mnie wiadomości tam, czy w komentarzach, nie, pod jakimś postem. Robię sobie screeny i tak sobie patrzę, mówię: Maryjo, za to, pomóż tym ludziom, proszę Cię z całego serca. Rozkochaj ich serca w Jezusie. Proszę Cię o łaskę wiary, w realną obecność Jezusa na Świętym Sakramencie. Pomóż, pomóż nam wszystkim, Matko, bo jesteś dobrą mamusią naszą kochaną. Pomóż nam kochać Jezusa i być wiernymi Jego Słowu. Także, kochani, ściskam Was mocno. Pokój dobro, kochani. Pozdrawiam.